Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Polska versus w EA FC 24. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie mecz Polska versus Szwecja, a co ważne, na ten mecz skład wrzucił polski Daro. Jeśli chodzi o skład Dara, mam nadzieję, że zobaczycie go na ekranie, jak nie zapomnę go dodać. To jest formacja, uwaga, uwaga, 4-5-1, czyli płasko. I teraz tak, jeśli chodzi o skład, zaproponował Bułka, Frankowski, Kiwior, Piątkowski, Kesz, Grosicki, Zieliński, Piotrowski, Sebastian Szymański, Zalewski i Piątek. Niestety części z nich nie ma na ławce, ani na rezerwach, więc musiałem troszkę zamienić i skład wygląda następująco. Od bramkarza Bułka, Frankowski, Bednarek, Kiwior, Puchacz. Jeśli chodzi o pomoc, Zalewski, Szymański, Zieliński, Piotrowski, Grosicki. No i na ataku Lewandowskiego, chociaż zastanawiałem się jeszcze nad Świderskim. Może zrobimy zmianę po prostu w połowie meczu. Zobaczymy, słuchajcie, jak to pójdzie. No szkoda, że nie da się tutaj wymieniać zawodników, którzy jakby no są w tej reprezentacji, tylko nie zawsze są powołani na ten moment. A jednak te składy się co jakiś czas aktualizują i później dzieje się tak, jak się dzieje, że faktycznie jest no niemały problem z dobraniem tego sensownie. Czy my kogoś byśmy chcieli tutaj jeszcze wrzucić w razie czego? Buksę w sumie możemy ściągnąć i zamiast niego wrzucić Ślisza. No i tak sobie zostawimy w sumie, tak sobie zostawimy. A jeszcze rolę kapitana miał odgrywać, uwaga, uwaga, nie kto inny jak Grosicki, jeśli dobrze pamiętam. A już wyłączyłem, więc nie będę sprawdzał. No, to jest to. No i było, że w czerwonych strojach gramy. Więc gramy w czerwonych strojach. Mam nadzieję, że te czerwone stroje przyniosą nam szczęście. No bo jednak mimo wszystko, kurna, 3 ostatnie mecze psu w dupę, więc dobrze by było, jakby faktycznie coś z tego tym razem było, słuchajcie, żeby coś z tego tym razem było. Ja, słuchajcie, jeszcze na wstępie przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, słuchajcie, i jakiś komentarz, na przykład powodzenia, przyda się na ten mecz, no bo jednak zwiększa to zasięg filmu i będę mógł dotrzeć do większej ilości ludzi. A jest to dość istotne mimo wszystko, nie? No, a tymczasem zaczynajmy, moi drodzy, zaczynajmy! Nasi już są gotowi, jest też Izak. O, Izak w ataku, to może być ciekawe. No i mamy pierwsze przejęcie piłki. Dobrze, Zielu, tak jest. Podanie do Zalewskiego. Zalewski kręci się jak gówno w przeręblu. Podaje do Zielińskiego. Zieliński, on nie ma za bardzo z kim. Zieliński, dobre podanie do Piotrowskiego. Piotrowski do Lewandowskiego i ten zablokowany. Ale jest tu jeszcze Zieliński, który niestety traci piłkę. Egdal, no i mamy Szwecję w natarciu. Bjorksen. Oj, oj, oj. Niepotrzebnie rozbiegam znowu tą obronę. Forkensen, no i gubi. Oj, oj, oj. Augustinsson będzie wrzucał. Jest wrzutka, ale jest tu też Kiwior. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jest. Szymański. Jeszcze odegranie do Grosickiego. Grosicki z Lewandowskim. Lewandowski z Szymańskim. Szymański. Ładna przerzutka do Zalewskiego. Zalewski. Zalewski. Aj, to było bezsensowne podanie, ale jest jeszcze przy piłce. Zalewski wrzuta. A i nic z tego nie będzie. Szymański jeszcze do krótko do Zielińskiego. Zieliński petarda z daleka. No i ponad bramką. A. Ależ dobrze, dobre wejście w ten mecz. Dobre wejście w ten mecz. Parę dni nie komentowałem tych meczów Polska versus i od razu jakoś tak pełniejszej energii jestem. Szymański do Kiwiora. Kiwior z Piotrowskim. Piotrowski z Grosickim. Grosicki bez sensu to totalnie. I jeszcze Hien z Grosickim. Grosicki tutaj dobrze do Lewandowskiego. Lewandowski wybiega, strzał. Ale Olsen broni to. Ajajaj. Ajajaj. Zagranie na krótko Frankowskiego z Zielińskim. Zieliński wrzuta, w zasadzie centro wrzuta. Niepotrzebna. Niepotrzebna, można było normalnie to dorzucić. Może coś by faktycznie z tego było. A tymczasem Olsen od bramki. Jest tutaj Bednarek, który przejmuje tą piłkę. Jest i Szymański. Zalewski. Bokiem boiska, on nie ma za bardzo z kim. Przerzuca tam do Grosickiego, ale nie dociera to podanie. Jest jeszcze Zieliński z Piotrowskim. Piotrowski strzał po ziemi z daleka, bez sensu. Ale jest jeszcze Grosicki. Grosicki z Lewandowskim. Lewandowski! I mamy bramkę, słuchajcie. Mamy 1-0. O mój Boże!
O mój Boże! Ależ to było piękne okienko! Ajajaj! No lewy! To ja rozumiem! Panie Lewandowski, to ja rozumiem! To ja cholipa rozumiem! Oj, co za odegranie! Do nikogo dosłownie, ale! O, już myślałem, że jeszcze Forsberg dobiegnie tutaj. Bułka od bramki, tak jest. Dobrze, Bednarek. Do Frankowskiego, Frankowski. On nie ma z kim. Będzie przerzucał na drugą stronę. Jest tutaj Puchacz. Puchacz głową do Grosickiego. Ten nie dobiega do piłki. Szkoda, szkoda. Szkoda, bo mogło coś z tego być. A tymczasem Hien jeszcze. Ajajaj. Kulesiewski. No, Calustę. No i kurde, Grosik żeś tego nie przejął. A było dobrze, na spokojnie, na spokojnie. Kulesiewski. Jeszcze Kajustę. No, weźcie mu tą piłkę. Dobrze, Puchacz. Prawidłowo. I jeszcze, dobrze, 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 tak jest. Dawaj lewy, dawaj lewy. Dobre przerzucenie do Piotrowskiego. Ten tutaj w kontratak. No i no. Zgubiłem się trochę, słuchajcie, w tej akcji. Aż z wrażenia się troszeczkę zagubiłem. Ale dobrze, na spokojnie. Frankowski, na krótko. Do Zielińskiego. Zieliński wrzuca. Aj, za mali ci nasi napastnicy. Jest jeszcze Frankowski. Ale traci tą piłkę przez Forsberga. Izak. Izak. Oj, niedobrze, niedobrze się to zapowiada. Jest kontratak ze strony Szwedów. Dobrze. Kulesiewski jeszcze do boku. Wiatklić tutaj. No i zajebiście Kiwior. Dobrze, dobrze. Jeszcze, jeszcze. Prawidłowo, prawidłowo Kiwior. Tak jest. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Ale jest tutaj jeszcze Bednarek, który się nie dał oszukać. Prawidłowo, panowie. Prawidłowo. Piotrowski z kontratakiem. Piotrowski. Jeszcze z Lewandowskim. Lewandowski do boku, do Grosickiego. Grosicki. Próbował do lewego, ale kurde, nie dochodzi to podanie. A szkoda. Bo to mogło być ciekawe rozpoczęcie tego kontrataku. A tymczasem Izak. Izak. Izak i jest tu Kiwior, który przecina to podanie. Ale Szwecja nadal w natarciu. No, dobrze Frankowski. Prawidłowo, tak jest. Dobrze, 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 na spokojnie. Szymański, on nie ma z kim, no i traci piłkę od Hiena. Ajajaj. Forsberg jeszcze będzie próbował. Ale jest tutaj przy nim, oj, jeszcze Kiwior. I chyba jest i faul. Nie wiem, jak daleko jest do bramki. Tak stawiam, że z 30 metrów, więc nie powinno być tu problemów. Jest strzał, ale jest też Zieliński. Co jest, kurwa? Czy to znowu jest karny z kapelusza? Ależ owszem. Kurwa. Marciniak, uspokój się. Dobra, a tymczasem Forsberg versus Bułka. W prawo! Brawo, Marcin! Zajebiście! Zajebiście, Marcin! Oj, tak! O to właśnie chodziło, o to właśnie chodziło Buła. Prawidłowo. Szymański w kontrataku. Przedziera się przez obrońców. Jest Sebastian Szymański. Jeszcze, a Hien go tutaj fauluje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz tylko to dobrze wrzucić. Grosicki będzie wrzucał. Wrzuca, jest tu Zalewski. No, ale był faul z tym, że w ataku niestety. Jeszcze dobrze Zieliński. Jeszcze Frankowski z Zielińskim próbował, ale nic z tego. Izak w natarciu. Forsberg. Ale no, no i tak myślałem, że tam była ręka. Na spokojnie, na spokojnie. Forsberg zaczyna. Przerzuca, chuj wie do kogo. Jest też Kiwior, ale nie dochodzi to podanie niestety. Ekdal. Kluszewski. Jezus, jak dobrze. Jezus, jak dobrze. Prawidłowo, Szymański. Szymański jeszcze tutaj z Zielińskim do Grosickiego. Nie, no nie doszło to, no nie doszło to. Ale plan był dobry, plan był dobry. No tylko wykonanie takie se. Cajuste z Gjorgersoren. Jeszcze Forsberg. Nie wiem, jak się wymawia tamtego nazwisko. No trudno. Izak strzela, ale nic z tego. Dobrze, jeszcze Lewandowski przy piłce. Lewy. Zajebiste odegranie do Zielińskiego. Zieliński jeszcze do Piotrowskiego. Piotrowski do Zalewskiego na bok. No i Zalewski, ale on musi mieć z kim zagrać. Zalewski. Dobre podanie, ale nie dochodzi niestety. Ajajaj. Jeszcze Zieliński.
Oj, nie trafił on w tą piłkę, no szkoda. Szkoda, szkoda, że on nie doszedł. A tymczasem jeszcze rozegranie do Forsberga. I jest tutaj Frankowski, dobrze. Zalewski, piękny obrót i wykiwanie rywala. No i podanie do Lewandowskiego, który chyba był na spalonym. Choć nie, słuchajcie. Jeszcze Zalewski, Zalewski do Lewandowskiego, Lewandowski, jeszcze. Aj, kurne, Jolsen broni to. A to była taka dobra sytuacja. No i mamy, słuchajcie, żółtą kartkę dla Lindelofa, żółta kartka. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy no, taki niepoważny faul bym powiedział na Lewandowskim, bo jednak wychodził na pozycję, która mogła mu dać przewagę. No jednak mogła zagrozić też bramce, a tymczasem rzut rożny, słuchajcie. Rzut rożny, Frankowski będzie wrzucał. Jest wrzut. Jest Zieliński, ale nic z tego. Jeszcze Kiwior przy piłce. Kiwior wrzuca. No, jeszcze Bednarek, ale sędzia nie da dokończyć tej sytuacji. A szkoda, a szkoda. Bo chciałem od razu petardę robić na bramkę. No ale nic z tego. Czy ktoś od nas jest zmęczony? W sumie nie. Jezus, gardło mi już zaczyna siadać, słuchajcie, od tego. W sumie nie, więc można grać dalej. Dobrze, Kiwior, do boku, do Puchacza, Puchacz. Puchacz, on nie ma z kim za bardzo. Puchacz, do środka, do Piotrowskiego. Piotrowski, przerzutka, do Frankowskiego, na bok. Frankowski. Frankowski. Frankowski, ale on nie miał z kim. Co to w ogóle było za podanie? Jeszcze do lewego, lewy petarda, ale chyba zablokowana. A jednak nie. On po prostu tak beznadziejnie strzelił. No, wybitka od bramkarza. Bednarek. Dobrze, do Zielińskiego. Zieliński. Jeszcze do Grosika, Grosik. Grosik, ale szkiwka. Grosik do Lewandowskiego, Lewandowski. Strzela, ale prosto w Olsena. Jeszcze Lewandowski. Lewandowski do Grosickiego. Grosicki petarda, ale zablokowana. Ajajaj. No panowie, ale to trzeba. Dawaj tutaj tego Izaka, no. Lindelfol przerzuca. No, są tu nasi, ale nic z tego. Jeszcze Forsberg. Ojojoj, ależ podanie do Izaka. I Marcin Bułka. I tracimy bramkę. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze, słuchajcie. No dobra, trudno. Trzeba to teraz nadgonić. Zieliński. Zieliński. Będzie próbował z Grosickim pograć. Jest Grosicki też. Grosicki. Ale on nie ma z kim, bo tutaj nie ma nikogo. Ojojoj. Ależ tam w niego wleciał. Ale nie ma faulu. No szkoda. Frankowski wrzuca. Jest tu Lewandowski. Ale nic z tego. Szymański jeszcze. I do Grosika. Grosik strzał z daleka, ale nic z tego. Zablokowany. Kiwior do boku. Frankowski wrzuca, ale do kogo? Tam nikogo nie ma. Ajajaj. Nasi przespali. Jest jeszcze Grosicki z Lewandowskim. Aj, ten dość ostro. Dość ostro tutaj weszli obrońcy. No, panowie, ale my tak nie możemy dawać. Dobrze, Kiwior. Jeszcze, Szymański. Ale traci tą piłkę, jest też Izak. No, trzeba tego Izaka zatrzymać. Kulesiewski. Ujujuj. Ajajaj, niedobrze. Mocny wjazd Puchacza. Kończy się żółtą kartką. Kurwa mać. No tak być nie może, słuchajcie. Tak być nie może. Będą strzelać. Ale na całe szczęście wysoko. No, Kiwior, rozegranie. Z Grosickim, Grosicki, ale on nie ma z kim. No, o kurwa, Grosicki traci tą piłkę. Jest Kulesiewski. Jeszcze Izak. Jeszcze Izak. Jeszcze strzela. Bułka. Jezus Maria Marcin, co za interwencja. Puchacz. Przerzutka na drugą stronę do Zalewskiego. Zalewski zagrywa z Szymańskim. Szymański. Będzie próbował, ale traci piłkę niestety. Ajajaj. Panowie, no to trzeba się wziąć w garść. Bo my to remisujemy i znowu przegramy w ostatniej minucie i będzie przypał. A wypadałoby ten czwarty mecz z rzędu wygrać. W sensie czwartego meczu z rzędu nie przegrać, przepraszam. Źle się wyraziłem. Oj! Co my tu mamy?
A, jest faul, dobra. W sensie ręka była prawdopodobnie. Oj, oj, oj! Co to był za faul? Ale żadnej kartki za to. No szkoda, szczerze mówiąc. Zalewski, ale beznadziejne podanie. Jest tu Forsberg. Oj, 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 ależ mocno tam weszli. Dobrze, Puchacz, brawo. Ale żółta kartka będzie. Mamy żółtą kartkę dla Jakuba Kiwiora. No niedobry był ten faul, niedobry. Mocno, mocno. Mocno go tam poturbował. No nie dziwię mu się trochę. Dobrze, zajebiste wejście. Jeszcze Grosicki. On nie ma z kim. Grosicki do Lewandowskiego. Lewandowski. Do kogo? Miałeś to do tyłu bardziej podać troszeczkę. I wtedy byłoby idealnie. A tak to jest dupa. Dosłownie dupa zbita. Kulesiewski. Oj, 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 Izak. No, do tego Forsberga tu podanie, ale tu chyba był spalony, czy nie? Wydawało mi się, że to był spalony, ale mogę się mylić. Jest jeszcze Zalewski. Zalewski z Lewandowskim. Lewandowski, bokiem boiska. Lewandowski, ale on nie ma z kim. Dobrze lewy. Oj, niedobrze, niedobrze lewy. Prawie dobrze lewy. Jest jeszcze Zalewski. Zalewski, odegranie do Zielińskiego. Zieliński, petarda z daleka. Jest Olsen, ale jeszcze Grosicki. Co ty zrobiłeś, Grosik? Co tu się wydarzyło? Cię zminimalizowało. Słuchajcie, trzeba jakąś zmianę zrobić. Za Lewandowskiego wejdzie Milik. Za Ślisza proponuje Piotrowskiego. Zieliński, Szymański. Świderski, Szymański. Kędziora za Puchacza. I wszystko, nie? I wszystko. I wszystko, słuchajcie. I wszystko. Kurna, no niedobrze, niedobrze. Mało zmian. Szkoda, że nie ma 7 zmian. 7 zmian byłoby uczciwe, można by rzec. Może warto było odegrać. A tymczasem. Wracamy, moi drodzy, wracamy. Nie ma to tamto. Milik już na boisku, rozgrzany. Kiwior. No Kiwior, Kiwior, dobrze. Z Grosickim, Grosicki. Ze Śliszem, Ślisz. Jeszcze tutaj wykiwał, no, napastnika, ale nic z tego. Ajajaj, niedobrze, Forsberg. No, 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 no. Oj, ale przerzutę na drugą stronę zrobili. Jest Kleston. Oj, dobrze, Szymański, brawo. Brawo, dobre przyjęcie na jajca. Whatever. O, ależ podanie, tego się nie spodziewałem. Dobrze, Bednarek, brawo. Co? Jaki kurwa karny? Z czego? Nie no, te karne są pojebane. Ja naprawdę wyłączam te ręce. Marcin Bułka. No i mamy 2-1. Dobra, to trzeba wyrównać, słuchajcie. To trzeba wyrównać, no i trudno. Najwyżej będziemy grać dogrywkę. Ale nie możemy tego przegrać. Jeszcze Grosik. Z Kędziorą, Kędziora. Kurwa, whatever. No weźcie mu tą piłkę, weźcie mu tą piłkę. Panowie, Starlew. Oj, przerzuta na drugą stronę. Jest Kleston, wrzuca. No, Jokers, no i nic z tego, no i dobrze w sumie. Dobra, Bednarek. Bednarek, ale on musi mieć z kim. Dobrze, Kędziora, dobrze. Jeszcze Kędziora. Ajajaj, Gustafsson przycina to. Jazda, jazda do niego, jazda do niego. Ciśnijcie go, ciśnijcie. To teraz to już trzeba. Dobrze, Świderski. Do boku, do Ślisza. Ślisz, do Grosickiego. Grosicki. Grosicki. Jeszcze do Świderskiego, Świderski, petarda i poprzeczka. Nie w takiej sytuacji. Nie można w takiej sytuacji się mylić. Przecież to jest niesamowite. Ja pierdolę, nie. Marcin, bierz tą piłkę. Jeszcze Izak. 2 minuty zostały. Teraz albo nigdy, Gyokers. Jeszcze Marcin Bułka. No i komu?
Komu? Dawaj, 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 Ślisz. No nie, kurwa. Nie. Ale mamy serię przegranych. Serię przegranych i straconego głosu. Kurwa mać. A jak statystyki w tym meczu? 3 do 5 w ogóle? What the fuck? Po 13 strzałów. Celność strzałów beznadziejna. Dokładność beznadziejna. Skuteczność driblingów niezła. Kurwa. Lipa. Lipa, słuchajcie. No ale co zrobić? No co zrobić? No taka sytuacja. Być może to oddało rzeczywistość. Być może. Natomiast słuchajcie, mimo tej przegranej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie lajka za moje stracone gardło i oczywiście skomentujcie to, jak dotrwaliście do końca. Dzięki, że zdarłeś dla nas gardło. Byłoby miło. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć!